Sponsorem programu jest PKN Orlen. Sponsorem programu jest Budmat. Sezon 2021-2022 za pasem, przerwa w rozgrywkach to dobry moment, żeby formę podszlifować, ale też zająć się innymi sprawami, takimi jak na przykład zmiana numeru na koszulce. Piotr Tomasik zdecydował się na powrót do numeru 77. Z takim numerem na trykocie występował m.in. w Jagiellonii Białystok. Gdy występowałem w Arce Gdynia, założyłem sobie trykocik z numerem 7. Potem przychodząc z Podbeskidzia do Jagiellonii Białystok, nie było wolnej siódemki, więc postanowiłem, że sobie założę koszulkę z numerem 77. Teraz, będąc w Wiśle Płockę, postanowiłem wrócić do tego numeru i myślę, że wszystkie jakieś tam dobre momenty w tej mojej przygodzie z piłką kojarzą mi się z tym numerem, bo nie ma co ukrywać, że występy w Jagiellonii takimi były. W Lechu tak samo występowałem 77, tutaj przychodząc do Wisły Płocka numer był zajęty przez kolejno poszczególnych zawodników, których już w klubie nie ma, więc ten numer się zwolnił i postanowiłem do niego wrócić. Wiadomo, piłkarze przywiązują się do takich rzeczy, mają tam jakieś swoje przyzwyczajenia, z którymi się utożsamiają i no i ja mam takie akurat z numerem 77 i dlatego do tego numeru wracam. Rafał Wolski zaś przejmie numer po Georgim Merebaszwilim, czyli będzie występował z numerem 10. Postanowiłem zmienić, bo zawsze chciałem grać dziesiątką i bardzo koledzy nalegali, żebym założył tą dziesiątkę, więc nie odmówiłem. Często nie udawało mi się tego numeru zarezerwować. Teraz wiadomo, Georgi przez długi okres grał tutaj w Wiśle z tym numerem, ja teraz po nim przejmuję ten numer i mam nadzieję, że przyniosę tutaj z tym numerem dużo miłych wspomnień. I mam nadzieję, że teraz ta dziesiątka nie będzie pechowa, tylko na pewno mi pomoże i będę z tego zadowolony, nie tylko ja, ale i cała Wisła Płocka. Numery jednak nie grają, więc po prostu liczymy na dobrą formę naszych piłkarzy. A ja na koniec mam pytanie do naszych widzów. Z jakim wy numerem byście występowali na koszulce w barwach Wisły Płock, gdybyście byli piłkarzami? Sponsorem programu był PKN Orlen. Sponsorem programu jest Budmat.